Wolne głosy za granicą, Michał Trzeszniewski, kłaniam się Państwu. Aleksander Łukaszenka mści się za sankcje Unii Europejskiej i nasyła imigrantów z Bliskiego Wschodu na Litwę. Od piątku do poniedziałku 560 imigrantów z Bliskiego Wschodu przedostało się z Białorusi na Litwę. Są to osoby głównie z Iraku. Pytanie, skąd wzięły się w ogóle na Białorusi? Naszym gościem jest pan Andrzej Pisalnik, białoruski dysydent, członek Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz, tłumacz. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Łącznie od początku roku z Białorusi na Litwę przedostało się 1200 migrantów, czyli 15 razy więcej niż rok temu. Natomiast tylko w ciągu ostatnich kilku dni ponad 500 migrantów przedostało się z Białorusi na Litwę i są to osoby pochodzące głównie z Iraku. Litwa mówi wręcz o prowadzonej wojnie hybrydowej Łukaszenki przeciwko właśnie Litwie. Jak pan rozumie tę sytuację z tym nagłym pojawieniem się imigrantów z Bliskiego Wschodu na granicy litewsko-białoruskiej? No, należy to rozumieć w ten sposób, że Łukaszenko po prostu już nie czuje się w żaden sposób ograniczony i w sposób prymitywny i wulgarny mści się na państwie litewskim za to, że państwo litewskie wspiera białoruską opozycję, że dało przytułek pani Svetlanie Tichanowskiej, która jest prezydentem elektem prawdopodobnie. I to jest taka zemsta, no, prymitywna zemsta, zemsta dyktatora. A czy pan ma jakieś swoje przypuszczenia, skąd ci imigranci biorą się na Białorusi? Czy Łukaszenka sprowadza ich samolotami? Bo to wszystko bardzo, bardzo dziwnie wygląda. Ja bym nie wykluczał, że jest to rodzaj biznesu Łukaszenki albo zbliżonych do niego ludzi, bo wiemy, że wcześniej kręgi zbliżone do Łukaszenki, tak przynajmniej mówiono, zajmowały się przemytem wyrobów tytoniowych do Polski, między innymi na Litwę. Więc być może Łukaszenko zaczął uprawiać kolejny proceder związany z przerzucaniem ludzi, czyli tutaj może nie tyle handlem ludźmi, a właśnie z dostarczaniem ludzi do Unii Europejskiej. Za co oczywiście są ustalone stawki za przerzucenie na teren Unii jednego takiego uchodźcy, pobiera się bodajże 15 tysięcy. Jeśli przerzuca się całą rodzinę, to stawka wynosi 35 tysięcy euro. Być może to jest kolejna odsłona takiego biznesu Łukaszenki albo ludzi zbliżonych do niego w warunkach sankcji nałożonych na Łukaszenkę. To ja tylko dodam, że dzisiaj na Podlasiu w Polsce zatrzymano 40 Afgańczyków, którzy przekroczyli właśnie zieloną granicę Białorusi z Polską. Także to zaczyna także nas dotykać. Kolejna sprawa. Dzisiaj Wiktor Babaryka został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Babaryka miał być głównym konkurentem Aleksandra Łukaszenki w zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Nie został dopuszczony do tych wyborów, mimo że zebrał odpowiednią liczbę podpisów pod swoją kandydaturą. Natomiast coś ciekawe w tej sytuacji, że rok temu mówiło się, że Babaryka być może nawet jest kandydatem Kremla, ponieważ on był wieloletnim prezesem Banku Białoruskiego, który należał do Gazpromu. Jak pan rozumie tę sytuację ze skazaniem Wiktora Babaryki? No to, że Wiktor Babaryka został skazany, to jest akurat zrozumiałe, bo Wiktor Babaryka był rzeczywiście w czasie kampanii prezydenckiej najgroźniejszym przeciwnikiem Łukaszenki i stał się pierwszym z niedoszłych kandydatów, który trafił za kraty i którego właśnie skazano na chyba maksymalna kara. Zgodnie z artykułem, z którego został oskarżony, została mu wymierzona. I no to też układa się jak gdyby w postrzeganiu Łukaszenki jako człowieka mściwego, który mści się za sankcje, mści się tutaj na swoich oponentach i działa konsekwentnie. To, że rozumiem, że podtekst pytania jest taki, że krzywdząc Babaryka, Łukaszenka krzywdzi kandydata rosyjskiego niedoszłego, ale chyba już Kreml o Babarykę na żadnym etapie jego prześladowania nie walczył, więc nie wiem, czy w ogóle teraz potwierdza się ta teoria, że Babaryka był kandydatem kremlowskim.
To w zasadzie w tej chwili mamy sytuację taką, że wszyscy, którzy starali się kandydować w zeszłorocznych wyborach prezydenckich, albo siedzą w więzieniu, albo są na emigracji. Dokładnie tak to wygląda. Podobnie to wyglądało w 2010 roku bodajże, to znaczy po wyborach 2010 roku, kiedy również większość oponentów Łukaszenki znalazła się w więzieniach i była skazana na wieloletnie odsiadki więzienne. Potem odbywały się amnestie, potem był handel z Zachodem o wyzwolenie tych więźniów politycznych. Potem była odwilż, były różne rzeczy. No teraz jesteśmy na etapie właśnie zamykania wszystkich oponentów Łukaszenki. Być może Łukaszenko szykuje pole do kolejnych rozmów z Zachodem i do kolejnej współpracy. Prominentni polscy działacze na Białorusi, czyli pan Andrzej Poczobut, znany dziennikarz, gość nierzadko także naszego programu, pani Angelika Borys, czyli prezes Związku Polaków na Białorusi, od ponad 100 dni przebywają w areszcie. Oni są trzymani w więzieniu pod absurdalnymi zarzutami rehabilitacji nazizmu i wspierania waśni narodowościowych, za co grozi kilkanaście lat pozbawienia wolności. Także 100 dni już męczą się, cierpią w areszcie. Czy znana jest panu ich sytuacja? Sytuacja niestety znana jest o tyle, o ile można się dowiedzieć o tym z mediów społecznościowych, bo bezpośredniego kontaktu z kolegami oczywiście nie mam i nikt nie ma oprócz członków rodzin Angeliki, Andrzeja, a także adwokatów, którzy niestety są związani ograniczeniami bardzo poważnymi i niewiele mogą powiedzieć. A od rodzin dowiadujemy się tyle, że Andrzej, ostatnio były informacje powszechnie zresztą znane, że Andrzej chorował na COVID w więzieniu i mógł mieć problemy z sercem, bo ma chore serce i na tle COVID-u mogły być jakieś komplikacje. W sprawie Angeliki Borys wiemy, że też miała problemy z sercem z powodu upałów i z powodu tego, że ma przepełnioną celę. Ostatnia informacja, która od niej mamy, to jest list, który upublicznił prezes honorowy Związku Polaków na Białorusi, pan Tadeusz Gawin. On otrzymał 24 bodajże napisany list, 24 czerwca, list napisany przez Angelikę Borys upublicznił. Z tego listu wynika, w takim liście więzień niewiele może powiedzieć o swoich warunkach, o swojej sytuacji, bo cenzura więzienna, gdyby opowiadał uczciwie i szczerze i skarżył się na warunki utrzymania, cenzura więzienna by taki list po prostu nie przepuściła. A w liście Angelice Borys udało się przemycić informację, że czuje się tak, jakby wróciła do czasów sprzed 80 lat, czyli do czasów największych czystek stalinowskich, największych represji stalinowskich. I to wskazywałoby na to, że jej sytuacja też jest bardzo trudna i powinniśmy się martwić o jej stan zdrowia i służby. Państwo polskie powinno wykorzystywać wszelkie możliwości, żeby się dowiadywać i monitorować stan zdrowotny i stan ogólny naszych kolegów, bo inaczej im grozi utrata zdrowia, a nie daj Boże życia też. Pan redaktor wie z własnego doświadczenia, jak działa reżim białoruski. Kilka miesięcy temu pan opuścił Białoruś. Był pan atakowany przez ten białoruski system za to, że był pan członkiem Związku Polaków na Białorusi. Pan siedział także w więzieniu, z tego co czytałem, za swoją propolską działalność. Jakby pan mógł przybliżyć nam swoją historię związaną właśnie z reżimem? W aresztach byłem bywalcem aresztów białoruskich w latach 2005-2006, wówczas kiedy władze białoruskie doprowadziły do rozbicia Związku Polaków na Białorusi, a właściwie do zepchnięcia demokratycznej części, tej największej, najbardziej wpływowej części organizacji, do zejścia do podziemia i do rozpoczęcia działalności Związku Polaków na Białorusi w podziemiu na Białorusi. I wtedy w okresie tym najtrudniejszym, kiedy ten proces zepchnięcia ZPB do podziemia odbywał się, wtedy rzeczywiście byłem często zatrzymywany i osadzany w białoruskich aresztach.
I mogę potwierdzić, że warunki utrzymania więźniów w tych aresztach są dalekie od humanitarnych. Tym bardziej martwi mnie teraz los moich kolegów Andrzejki Borysa, Andrzeja Poczobuta. A dlaczego pan redaktor zdecydował się te kilka miesięcy temu opuścić Białoruś? Bo zaszło wyraźne zagrożenie i wysokie prawdopodobieństwo, że mogę być aresztowany, osadzony w areszcie. Tak samo i to samo może spotkać moją małżonkę. I z uwagi na to, że mamy nieletniego synka, gdyby nas obojga to spotkało, no to synek trafiłby do sierocińca i po prostu skrzywdzilibyśmy bardzo już nie tyle siebie, co naszego synka i z uwagi na niego i z uwagi też na to, że miałem ostrzeżenie prokuratorskie, na mocy którego nie mogłem komentować sytuacji Polaków na Białorusi, bo gdybym to zrobił, to od razu automatycznie usłyszałbym zarzuty karne, więc z tych względów, żeby jednak o tej sytuacji Polaków na Białorusi opowiadać, jednak ten temat zwracać uwagę opinii publicznej na tę sytuację, na te problemy. I także, żeby chronić synka, postanowiliśmy z żoną opuścić Białoruś. Pan redaktor dotknął ciekawej kwestii. Są w zasadzie dwa związki Polaków na Białorusi. My mówimy ciągle o jednym, o tym, którego prezesem jest Andżelika Borys. No ale formalnie to są dwa, prawda? Jak to wygląda? Formalnie właśnie jest jeden, a istnieją dwa zarządy. Zarząd wyznaczany odgórnie przez władze w Mińsku i zarząd wybierany demokratycznie na kolejnych zjazdach organizacji. Na ostatnim zjeździe Związku Polaków na Białorusi, który odbył się w Grodnie, na prezes Związku Polaków na Białorusi ponownie została wybrana pani Andżelika Borys. W przypadku związku, tak zwanego związku oficjalnego, uznawanego przez władze w Mińsku, na prezesa został wyznaczony i poparty formalnie przez tak zwanych delegatów, deputowany Izby Reprezentantów Białoruskiego Parlamentu, niejaki pan Sondin. To jest człowiek, który nie rozmawia po polsku i sam się przyznaje, że na każdym spotkaniu swojego Związku Polaków stara się chociażby dwa słowa po polsku powiedzieć. My to komentujemy w ten sposób, że pan Sondin przychodzi na zebranie i mówi dzień dobry, a opuszcza zebranie i mówi do widzenia. I to są dwa słowa, które potrafi powiedzieć po polsku. No właśnie, ostatnie pytanie jeszcze. Ponieważ na Białorusi jest około 300 tysięcy Polaków na 10 milionów wszystkich mieszkańców, przynajmniej oficjalnie, bo Kościół katolicki mówi, że jest trochę jednak więcej Polaków. Natomiast czy poza takimi indywidualnymi represjami wobec Andrzeja Poczobuta, wobec pana redaktora, wobec Andżeliki Borys, cała społeczność Polaków na Białorusi cierpi? Wiemy, że mamy polskie szkolnictwo, wiemy, że mamy harcerstwo polskie na Białorusi. Czy cała społeczność ostatnio także jest jakoś bardziej represjonowana przez reżim? No, cała społeczność jest być może nie tyle dotknęły jakieś ostre represje społeczność polską, co społeczność jest zastraszona, bo tutaj pan wspomniał o szkolnictwie. Kiedy aresztowano panią prezes Andżelikę Borys, kolega Andrzeja Poczobuta, a także inne działaczki, które już zostały wywiezione do Polski, deportowane z Białorusi. Więc kiedy to nastąpiło, to władza od razu zaczęła wzywać na przesłuchania nauczycieli języka polskiego, które pracują w ośrodkach społecznych nauczania języka polskiego prowadzonych przez Związek Polaków na Białorusi. Czyli była szeroka kampania wzywania na przesłuchania. Nie wiem, czy to można nazwać represjami, ale te przesłuchania dotknęły nie tylko pedagogów, nauczycieli, którzy uczą języka polskiego, ale w przypadku Grodzieńskiej Szkoły Społecznej imienia króla Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi. Na Białorusi te przesłuchania dotknęły także uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, czyli Komitet Śledczy Białorusi prowadzący sprawę przeciwko Andżelice Borys stwierdził, że będzie wzywał na przesłuchanie nieletniej osoby, żeby zebrać dowody winy tych absurdalnych zarzutów, które postawiono Andżelice Borys. Także uważam, że te represje dotknęły dosyć szerokiej grupy przedstawicieli mniejszości polskiej bezpośrednio w postaci właśnie wezwań, wzywań na przesłuchania, a pośrednio
ta cała kampania tych przesłuchań i osadzenia w więzieniu naszych liderów, ona sprawia, że atmosfera bardzo zła jest, jeśli chodzi o społeczności polskie w różnych miejscowościach, bo Polacy czują się teraz ogólnie zagrożeni, jeśli nie aresztowaniem, to postawieniem jakichś zarzutów administracyjnych, co zresztą odbywało się masowo, kiedy trwały protesty na Białorusi, protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich przez Łukaszenkę. Wtedy też ucierpiało bardzo dużo Polaków, bo Polacy są integralną częścią społeczeństwa białoruskiego i jeśli masowe protesty się odbywają tak, jak to się odbywało w ubiegłym roku, no to Polacy też jako część tego społeczeństwa też trafiają pod walec represji. I to też miało miejsce. No teraz Polacy czują się po prostu kategorią taką obywateli, która jest szczególnie wzięta na celownik, bo jeśli ktoś realizuje jakieś inicjatywy propolskie, no to musi się liczyć z tym, że może usłyszeć oskarżenie, że działa na rzecz państwa polskiego, a państwo polskie już od dawna, od samego początku zeszłorocznych protestów zostało ogłoszone. Tutaj musimy kończyć, panie redaktorze. Dlaczego Łukaszenka tak nienawidzi Polski i Polaków? Być może o to zapytamy w kolejnym odcinku. Pan Andrzej Poczobut był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Andrzej Pisalnik, dziękuję bardzo. Pan Andrzej Pisalnik, przepraszam bardzo. Pamiętamy także o panu Andrzeju Poczobucie. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na jutro, godzina 17:55. Do zobaczenia.